Na wrzesinie działa już Szkoła Rodzenia finansowana ze środków powiatu. To element strategii szpitala, który chce rozwinąć oddział położniczy w Pruszkowie i zachęcić kobiety do rodzenia w tutejszym szpitalu. Szkoła rodzenia wystartowała, mamy pomysły na jej rozwój. Chcielibyśmy, aby kolejne kursy dotyczyły również tych kobiet, które ze względów medycznych będą musiały rodzić cięciem cesarskim. Takie kursy mają troszeczkę inną tematykę i inaczej przygotowują do porodu. Są bardzo ważne. Inny pomysł, też myślę, że bardzo ciekawy dla tych pań, które w ciągu tygodnia pracują i z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w takich cyklach tygodniowych, czyli takie, taka szkoła radzenia weekendowa. Myślę, że ona też przyjmie się i też na pewno będzie duże zainteresowanie. Generalnie jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie nowe pomysły, i myślę, że ta szkoła to jest faktycznie strzał dziesiątkę. Zaczynamy od ciąży, od typowych spraw związanych z dolegliwościami, potem oczywiście najbardziej interesujące zajęcia, czyli poród. Wszystkie tematy związane z karmieniem piersią, z opieką nad dzieckiem. Mamy zajęcia warsztatowe z psychologiem na temat tworzących się relacji w rodzinie. No i ostatnie zajęcia to, jest takie, to są takie zajęcia, my to nazwaliśmy próbą generalną porodu. To są zajęcia z położną, która jednocześnie prowadzi ćwiczenia, i to jest jakby taki, brzydko mówiąc, poród na sucho. Dwugodzinne spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Cieszą się dużym zainteresowaniem. Kilka z nich już za nami. Jakie wrażenia mają uczestnicy? Chętnie uczęszczam tutaj na zajęcia. Mogę posłuchać moich koleżanek, tych, które rodziły już, ale jednocześnie wymienić się jakimiś opiniami z dziewczynami, które jeszcze nie rodziły, które mają takie same obawy jak ja. Na pewno skorzystam z porad również pań położnych, które dosyć dokładnie, szczegółowo odpowiadają na nasze pytania i tłumaczą wszystkie wątpliwości. Najcenniejsza, praktyczna porada, którą pani tutaj uzyskała? Ojej, bardzo było ich dużo. Żeby pamiętać też o sobie, też zawsze przekazuję mężowi bardzo dużo rzeczy, bo niestety nie może ze mną być, także fajnych rzeczy się dowiaduje. Żeby przy porodzie w miarę spokojnie. No, ale myślę, że też wszystko jakby wyjdzie w praniu. Czyli edukuje pani męża zaocznie? Tak, zaocznie. Dokładnie i przekazuje mu takie właśnie fajne informacje, które ja uważam, że są ważne. że Trzeba dbać o żonę, że trzeba o niej pamiętać, że trzeba jej pomagać i wspierać. To ja zawsze to wszystko przekazuję. Czyli takie rzeczy, które mi będą potem pomocne. Wiem, że przede mną duża rola, nie tylko jeżeli chodzi o dziecko i o opiekę, ale też wsparcie dla żony. A ma pan zamiar być przy porodzie? Do czasu aż nie padnę sam. A który to miesiąc? ósmy, chyba, tak? tak? ósmy. Kursy są dedykowane dla mieszkańców naszego powiatu, ale mogą z nich skorzystać wszyscy chętni. Szkoła jest bezpłatna dla kobiet, które zamieszkują powiat Pruszkowski. Przyjmujemy także pacjentki spoza powiatu, ale niestety dla nich nie ma już refundacji. Warto zaznaczyć, że zajęcia nie odbywają się w głównym gmachu szpitala. Szkoła rodzenia znajduje się w budynku tak zwanego starego wrzesina. Informacje na temat kursów i zapisów można znaleźć w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz na stronie internetowej www.szpitalnawrzesinie.pl.